Widzew ma nowe boiska. Przy ulicy Małachowskiego 5 oddaliśmy właśnie teraz drugie boisko z nawierzchnią syntetyczną. Łącznie całość inwestycji to są 3 etapy. Pierwszy etap już zrealizowany w grudniu 2023 roku, czyli boisko parę metrów dosłownie stąd, gdzie od stycznia 2024 roku już odbywają się treningi. Jest one wykorzystywane przez drużynę, przez rezerwę oraz przez Akademię Piłkarską. A teraz stoję na nawierzchni syntetycznej drugiego boiska. No jakość to jest słowo klucz i duży komfort, żeby zorganizować treningi, czy na tym boisku, czy na tym drugim. Komfort też w weekendzie, żeby mecze planować dobrze i przede wszystkim chcemy zrobić kilka kroków do przodu, przez to, że mamy takie możliwości, chcemy trochę rozdzielić trening formacyjny od treningu drużynowego, trening profilowy, żebyśmy mieli po prostu większe możliwości, żeby chłopaki mogli nie tylko trenować z drużyną, ale też żebyśmy mieli takie podejście bardziej indywidualne, bo na tym nam bardziej zależy w Akademii. Obiekt treningowy, to zdaje się już będzie obiektem powoli meczowym, jak tutaj powiedzieli niektórzy nasi przedstawiciele, dyrektor Akademii Widzewa. I bardzo fajnie, bardzo się cieszymy i liczymy na dalszą świetną współpracę z głównym użytkownikiem tego obiektu, czyli Widzewem. Władze miasta, z całą mocą to podkreślam, zabiegały o to, żeby zmieniać tą infrastrukturę sportową Łodzi, po różnych stronach Łodzi oczywiście. I stąd udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu, ale warto naprawdę i należy podkreślić ogromny wkład finansowy miasta dlatego i po to, żeby młodzi zawodnicy, ale też nasza ekstraklasa mieli naprawdę komfortowe, bezpieczne warunki. Jakbyśmy kogoś nie wpuścili, to byłaby wielka afera, także tak, wszystkie drużyny tutaj będą korzystać z tego boiska, no bo tak jak mówię, my chcemy zwrócić uwagę na technikę, no to im lepsze boisko, to troszkę łatwiej jest, żeby pracować nad tą techniką i to będzie bardzo ważne, ale też komfort pracy dla trenerów, no bo wychodzisz z budynka, wychodzisz tutaj i już masz wszystko pod ręką. Teraz w naszej głowie to wszystko dobrze zorganizować, żeby trenerzy nas słuchali, gdzie trzeba zostawiać bramki duże, małe, średnie i tak dalej, ale tak, no chyba wszyscy, mam takie wrażenie, że wszyscy są świadomi z tego, że to jest coś ważnego naprawdę dla Akademii. A przed nami trzeci etap związany z całym planem modernizacji i tworzenia infrastruktury dla drużyny Widzewa, czyli boisko przy Aleje Piłsudskiego, gdzie w przetargu była ogłoszona koncepcja. Dzisiaj biura architektoniczne intensywnie pracują, żeby dostosować je do oczekiwań klubu, do oczekiwań miasta, tak żebyśmy mieli infrastrukturę, która będzie nam przez wiele lat służyła. Mamy już przygotowaną tą koncepcję, będziemy niebawem ją zatwierdzać, a tym samym wykonawca przy Aleje Piłsudskiego, ten sam, który do tej pory wykonywał poprzednie inwestycje, będzie mógł rozpocząć swoje prace i będziemy już w przyszłym roku cieszyć się boiskiem pełnowymiarowym z nawierzchnią, która będzie spełniała wszelkie standardy przy stadionie przy Aleja Piłsudskiego. To jest bardzo duża rzecz. Tak jak wcześniej mówiłem, że wszyscy są świadomi, że to robi różnicę, to boisko, to nie wiem, czy do końca wszyscy są świadomi, jak ważne jest, żeby to boisko też było podlewane. Bo niektórzy myślą, że tuż tam murawa, no to przecież nie urośnie, ale to tak nie do końca działa, bo oczywiście, że nie urośnie, ale jakość tej pracy jest zupełnie, zupełnie inna. Ja pamiętam, jak byłem na stażu w Akademii Barcelony, to tam też trenują na sztucznej murawie, ale greenkeeper jest przez cały trening na tym boisku. Jak trener daje sygnał, no to od razu jest podlewanie, także to kolejny plus.